ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza o zabranie głosu. Szanowny panie prezesie, państwo parlamentarzyści, samorządowcy, drodzy słuchacze, uczestnicy, wszyscy, którzy tworzycie Uniwersytet Trzeciego Wieku. No, dla mnie to szczególne spotkanie, tak jak już prezes zaczął, że mieliśmy okazję się poznać w Poznaniu w połowie marca. Później poszliśmy dalej w Warszawie też na pierwszym kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Miłe chwile. Ale dla mnie to jest o tyle szczególny moment, że ja wam wtedy składałem pewne deklaracje i chciałem się z nich rozliczyć. Z pierwszej się wypełniłem i rozliczyłem, bo jestem, panie prezesie. Tak jak obiecałem. Dotarłem i ogromnie się z tego cieszę. Ale na kongresie UTW w Poznaniu, w Warszawie mówiliśmy też o programie wsparcia dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Mówił o tym pan premier, ja to później też w swoim wystąpieniu podkreślałem, że jest taka potrzeba i będziemy wszystko robić. I w dniu wczorajszym wieczorem po powrocie z Rady Unii Europejskiej przesłałem projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2012-2013 wraz z tym rządowym programem wsparcia jako załącznik. I on jest głównie skierowany właśnie do Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Do tych, którzy realizują aktywność osób starszych, realizują solidarność międzypokoleniową. Bo to też jest wielki element funkcjonowania stowarzyszeń, uniwersytetów, tego co robicie na co dzień. Więc mam nadzieję, że ten program, te pieniądze, które też za nim pójdą, będzie dla was przydatny, że wystąpicie w konkursie, który będzie na mocy tego programu ogłoszony. I to będą te pieniądze, które wam pozwolą realizować wasze zadania. Mam nadzieję, że wszystko to co robicie, że te wasze plany, zamierzenia, które sobie stawiacie też przed sobą na kolejne lata funkcjonowania, po tym takim pierwszym, wstępnym podsumowaniu pięcioletnim, się zrealizują i że te różnego rodzaju działania, które będziemy podejmować, dadzą wam też satysfakcję. A tak bardzo osobiście, spotkaliśmy się wtedy w Poznaniu w takim bardzo trudnym momencie. To ja wam mówiłem i nie ukrywałem. I prosiłem was o wsparcie, o taką energię, o tą solidarność międzypokoleniową. I ją czuję. I za nią wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteście też w tym takim wymiarze wielopokoleniowym, tej solidarności międzypokoleniowej, waszej aktywności i tego wszystkiego dobrego, co czynicie. Wszystkiego dobrego dla was.